Ej, dziadzia, nie wyluzowałeś się za bardzo? Nie wiem. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie, to dziadzi oreście. Cześć, witajcie detailingowy dziadzia, ciemny jestem, troszeczkę. Dzisiaj Maguires, NXT Tech 2.0 od kolegi Patryka, gratis. W sumie Patryk mieszka niedaleko mnie, jakieś 15 km i mam tak mało czasu, nie możemy się w ogóle jakoś tak, może zabrzmi to dziwnie, spiknąć, żeby właśnie chciał przekazać mi wosk na testy, żebym mógł zrobić filmik z tym woskiem. Wosk znam. Co do samego wosku, wstępnie mogę powiedzieć, że wolę go na jaśniejszych lakierach niż na ciemnych. To jest wosk syntetyczny. Trwałość też nie jest jakaś kosmiczna, ale ma ciekawy połysk. Naprawdę bardzo przyjemny wosk, Specyficzny zapach. O, jeszcze nie zaglądałem. K2, proszę, aplikator. No już trochę swoje nalatał. No dobra, to będziemy nim aplikować, no co no. Tak, taki specyficzny on. Taki, kurczę, ciężko go porównać. Kawał pasty. Aplikacja jest bezproblemowa, docieranie również. Ogólnie... No fajny wosk, taka pucha za 100, bodajże ponad chyba złoty, także tutaj jest naprawdę bardzo przyjemny. Teraz tak, panel, słuchaj, przygotowany na igieł. Są głębokie rysy, ale to standardowo, nie będę się powtarzał, zero holes. Wosk, wosk jeszcze ciekawie maskuje też. Fajnie też maskuje, drobne ryski. No, fajny, naprawdę fajny wosk, ale zobaczymy, jak sprawdzi się na przykład na tym lakierze. Teraz tak, podzielę sobie tutaj u góry cienką tasiemką, żeby zobaczyć, na ile przyciemni ten lakier, Ja, tak jak mówiłem wcześniej, ja go wolę na jaśniejsze lakiery. Na ciemnych też jak najbardziej leży bardzo fajnie, ja nie mówię, że nie. Okej. Okay. Na dolną partię, tutaj, będę chciał dać bardzo szeroką. Zobaczymy trwałość na samym dole. Przeskoczyłem z Trotona na taśmy Bola, te bardziej profesjonalne. Fajniejsze są z tego względu, że mają klej, który nie zaciąga mikrofibra, to jest raz, a dwa, bardziej elastyczny. Tak sobie przeskoczyłem, potrzebowałem jakiejś zmiany. Troton oczywiście też trzyma poziom, to nie ma tak, że Troton jest B. Jak tu zrobić, żeby to było w miarę równo? O, tak. Może równo nie będzie, tak perfekcyjnie, ale coś z tego wyciągniemy. Okej. Okay. Tu jak widziałeś, kombinowałem sobie troszeczkę z padem i z pastą. Wskakiwała i dualka, i rotacja. Nie mogłem, kurczę, wyczuć pasty z padem, którym no, jest dosyć twardy, jest zamknięto-komórkowy i chciałem zrobić z nim one stepa. Na rotacji prawie się udało, no na dualce to żaden problem, bo to jest taka maszyna, która pozwala na wiele błędów. No dobrze, słuchaj, to co? Zakładam GoPro i lecę chyba z tym. On ma taki specyficzny, on, kurde, owoce leśne, nie wiem, no. No niby nie, ale specyficzny, a czy nie jest to przyjemny zapach? Nie myśl sobie, że to jest malinka. Bliżej mu do takiego syntetycznego, ale nie męczy ten zapach. Ogólnie to... Ciekawa pucha, bardzo fajna. Woskiem, kiedy ja się nim bawiłem? O, bardzo dawno, kurczę, dawno i nieprawda. Dobra, zakładam GoPro, słuchaj, i wskakuję tutaj na panel. Jedziemy. Nie jedziemy. Okej, to będzie jak założę gumiaki. No właśnie, wtedy będzie okej. No ładnie to wygląda, co? Tak ci zaświecę, może coś zobaczysz. Zobacz, pięknie. Panel przygotowany perfekcyjnie. Mam nadzieję, że to widzisz. Tutaj też powinieneś to widzieć. Naprawdę super. Lustereczko również, bajeczka. No dobrze, no. To co? Tak się zastanawiam, czy męczyć się tym aplikatorem, bo widzę, że on już naprawdę, Patryk, swoje nalatane ma. Ode mnie w gratisie. Zróbmy tak. Z tego względu, że dostałem od ciebie ten wosk, ja idę po... swój aplikator i dam ci go, zostawię ci go w puszce, bo ten już naprawdę nalatał.
Mam tu magiczną skrytkę. Zobacz. Nowiuteńki K2. Może dam ci jakiś czarny, może... Chociaż do tego wosku to pasowałby ci, wiesz co? Nie wiem, czy tamte... A, już. Dam ci ten K2. Nowiutki. Mogłem sobie też aplikować, oczywiście, tak jak ja lubię, tym trzymadełkiem. Ok. To co? Dostaniesz nowy aplikator. I lecimy. I teraz tak. Myk. Już. I wcieramy go. On jest taki mega twardy. Jego trzeba wbić, tak jakbyś pastę wbijał. I wskakujemy na lustereczko. I zobacz. I malinka. On ma... Tak piszą, troszeczkę właściwości też niby ścierne i maskujące. Można go też maszynowo, naprawdę. Można, zresztą każdy wosk można maszynowo, odpowiednio. Oto, dbając o prędkość, ale ten wyjątkowo lubi to. Dobra, teraz tak, aplikacja. On jak się już fajnie tak rozgrzeje, to idzie jak masełeczko, naprawdę, zobacz. O. Widzisz? Zobacz, tłuścioszek i lecimy. Mięciutko. Przyjemnie. Zobacz. Cały aplikator zamoczony, rozgrzany ręką. I wzdłużne ruchy. I lecimy dalej. Dobra, przejdę sobie tu od razu. Tak. Okej. I teraz robimy taki myk. Pyk. Jeszcze troszeczkę. I wlatujemy. Później już tylko... O, widzisz, jak go nie wbiłem, od razu w jednym miejscu masz go więcej. Także no... Warto go tak wetrzeć, kurczę, rękawicą. No dobra. Fajnie. Jeżeli chodzi o aplikację, oczywiście nie jest to Zymulek. Ale naprawdę nie stwarza też żadnych problemów. Bardzo mięciutko. Ogólnie Meguiar's, jeżeli chodzi o Meguiar'sa, na pewno dwie osoby, które go uwielbiają, na pewno się odezwą. Pozdrawiam serdecznie. Są zapaleńcy, którzy uwielbiają Meguiar'sa, zresztą nie tylko te dwie osoby, jest dużo osób, którzy lubią tę firmę. No jest fajna, no jest fajna, no nie da się ukryć, no nie jest to firma w Stanach, nie wiem, swojego czasu to była taka trochę chyba budżetówka nawet. Nie, Turtle Wax był taką budżetówką. Tak z tego co kojarzę, ale to mogę tylko kojarzyć. Smalcowanko, to jest to. No i tu się uwalnia taki trochę, ten zapach, ten syntetyk jest taki przełamany trochę jakby taką jagodą, takimi owocami leśnymi. No mnie się to, nie on takie właśnie zapachy przypomina. I co robimy? I wzdłużnie, tak żebyśmy wiedzieli. O, on jak się już złapie temperaturkę, to naprawdę idzie bajecznie. W garażu mam 18 stopni, po prostu perfekcyjnie. Co lepsze, że przy dotarciu on nie będzie ci zostawiał takiej śmiesznej mgły jakiejś. O, jeszcze się ciągnie, dobra. Okej. Okay. Bajeczka. Tak, tylko tyle, o. Żeby na dole było go stosownie w każdym miejscu. No jak tu nie można lubić smalcowania? No jak? No kurczę, no. Okej. I wzdłużne dwa ruchy. Tu też dwa. Biorę, słuchaj, latarkę. No to jest cała zabawa, no widzisz. I wszędzie leży. Jak złoto. Jak marzenie. Wszędzie. Bajka. I teraz tak, lustereczko. Sprawdzamy, było pierwsze, zobacz. Pyk. I jego już możemy jechać. Bez pośpiechu. Bez pośpiechu. Standardowo grubasek. Idzie na pierwszy strzał. Zobacz. I tutaj w ogóle zero jakiegokolwiek wysiłku. Tak jak mówiłem, nie zostawia żadnego pyłu. Bardzo fajny wosk, naprawdę. Przyjemny.
Na białych lakierach robi naprawdę szał, na jasnych, na srebrnych, na ciemnych też oczywiście, ale ja osobiście wolę go na jaśniejszych. Dobra. No. I to jest cała zabawa, widzisz? Żaden problem. Tu już możemy jechać. I zbieranko, zobacz. Stryk i już. Poślizg, wszystko jest na miejscu, tak jak być powinno. Naprawdę bardzo wdzięczny wosk. No i tak to się można bawić, co? Tutaj, dziadzia. I tutaj. Dobra. Bez docisku, słuchaj. Na spokojnie i odwracam mikrofibrę. Jak czuję, że stawia mi delikatny opór, odwracam mikrofibrę i to jest wszystko. Dobra. Odwracam mikrofibrę i lecę sobie tu. Dobrze, jeszcze kawałeczek. Wezmę sobie latarkę, bo tu trochę mi za ciemno. Gdzie go mamy? Zobacz, widzisz? O, tu, coś tu. A nie, odbija się. Kurczę, się przeraziło mnie mazy. A to się tylko po prostu odbija. Patrz, tu go nie ma i tu jest. I teraz biorę mikrofibrę i zobacz. Cyk, cyk, cyk. Jeszcze odrobinkę. Odwracam. Oho, piesek mnie zaprasza. Tu jeszcze troszeczkę. Albo za szybko. No i już, i po wszystkim. Odwracam mikrofibrę. Pyk. Gdzie mamy? Tu jeszcze tak pojeździmy. I tak będę jeszcze... Fajny ma poślizg w ogóle ten wosk. No zapach nie jest jego atutem, no nie oszukujmy się. To nie jest tak, że on się... On ma specyficzny ten zapach. Ja to mówię, ja to porównuję do owoców leśnych troszeczkę. Tak jak masz napoje na przykład, czy jakąś maślaneczka. Nie pamiętam, jakiej firmy była owoce leśne. No takie bzdury właśnie. I słuchaj, i teraz tak. Skończyłem tą mikrofibrą. Tu odkładam aplikator, który już zostaje i pucha na dniach wraca do kolegi Patryka. Biorę finiszóweczkę i teraz będzie cała jazda właśnie. Tutaj już finał to będzie po prostu czysta poezja. Zero wysiłku. Poślizg już się pojawia. Jest fantastyczny. O, nie. I jeszcze tu zapomniałem. Dobra. Dobra. Tururum, turum, tudum. A, jeszcze tutaj we wnęce nie byłem, widzisz? Takie moje niedopatrzenie. Zapomniałem o klameczce. Oj, dziadzia, daj spokój, wstyd. Pyk. Pyk. Tak naprawdę wosk, czy zostawisz na dłużej, czy go od razu dotrzesz, nie stwarza żadnych problemów. Okej. Okay. Odwrócę sobie. Ciach. Stryk. I lecę. Ja uwielbiam, jak już dotrę wosk jedną mikrofibrą, to później zrobić taki finał, taką mięciutką, kurczę. Jeszcze mam wrażenie, że ten połysk jakby się tak podbijał. Może to siedzi u mnie w głowie, ale moim zdaniem jest jeszcze tak, taka finałowa jazda, że rzeczywiście dotarłem już tak na igiełkę, że wyciągnąłem z tego wosku już maksymalnie to, co mogłem wyciągnąć. No dobrze, no co, no. Tak naprawdę wystarczyłaby mi jedna mikrofibra, ale to... Lustereczko, pyk. Tasiemka, pyk. No jest przyciemnienie, jest, no jest, jest. Tak jak mówię, maskuje. On na jasnych lakierach fajnie, naprawdę fajnie siedzi. Teraz tak, tutaj... Pyk. Bardzo ładnie. Trzeba będzie dotrzeć linie, krawędzie, żeby nie było ich widać. Tutaj ich widać je bardzo, a tego nie chcemy. Okej. Okay. Tutaj to przyciemnienie.
Takie może delikatne jest, jest, jest. Na tym lakierze bardzo ładnie. No widać to przyciemnienie. Teraz jak zmyłem rysy, ono się zmniejszyło. No rysy potęgują, jak masz odcięcie tej taśmy, to one tak potęgują świetnie. Teraz tak, tu jeszcze nie dotarłem, przy klameczce. Wybacz, kurczę, ślepy jestem już. Okej, okej. Śliskość, dobrze pamiętam? Tak, śliskość jest fajna tego produktu. Dobra. Pstryk. I pstryk. A, jeszcze tutaj została mi jakaś mgiełka. Okej. No dobrze, słuchaj, no siedzi. Teraz tylko latara. Sprawdzić, czy wszędzie dotarte. A założę się, że wszędzie dotarte. Bardzo ładnie. Pięknie. No i co? I to przyciemnienie, tak jak taśma, było widać, że jest, momentalnie znikło. No, teraz tak naprawdę nawet nie wiem, w którym miejscu, kurde. Dobra, słuchaj, nie będę cię męczył. Przeskakuję na aparat. Słuchaj, więc tak. No i poszło. Tak naprawdę zabawa trwała, GoPro mi pokazało 12 minut. Jeden panel. Czyli bardzo fajnie, bardzo przyjemnie. Okej. Co do wosku, no tak jak widziałeś, no tutaj filozofii nie ma. Aplikujesz, docierasz i cieszysz się całkiem fajnym, delikatnym przyciemnieniem i naprawdę fajnym połyskiem. Ten połysk nie jest jakiś wybitny, to nie jest jakiś, kurczę, uberek, czy na przykład zymulek, no on jest taki, no kurczę, jak mówię, ja wolę go przy jaśniejszych lakierach, fajnie się sprawdzi. Teraz tak, moim zdaniem on fajnie pokazuje też głębię, tak, przez to, że delikatnie jakby maskował, teraz sprawdzę, jeżeli chodzi o maskowanie, bo tu miałem taki mały burdelik, o którym wiem, no, tak minimalnie, no, fajnie też będzie pokazywał ziarno. Standardowo, słuchaj, jak to u mnie bywa, na końcu filmu, jeżeli wosk dokończył żywota, będzie na pewno test trwałości. Jeżeli go nie będzie, to znaczy, że jeszcze siedzi. A u mnie jest, słuchaj, 7 maja? 8 maja. No, także jeszcze trochę. Jeszcze trochę do publikacji filmu. Ty to widzisz bodajże w styczniu 2023, a ja za chwilę wskakuję na prawy błotnik. I tam wskoczy Delixirum, jeden ich produkt. I prawdopodobnie film będzie chyba za tydzień. Dokładnie. Szybki zawodnik. Zobaczymy, jak sobie poradzi, posiedzi. Bo obok błotnika na przodzie, siedzi, wiadomo, powłoka. To już film widziałeś. Będę chciał też tą powłokę właśnie uzupełnić tym produktem. Ale teraz tak, wracając do wosku. Aplikacja banalna. Docieranie tym bardziej. Zapach, no nie jest to mistrz. Wydajność, kosmos. Tak jak mówiłem, napada i wetrzeć go mocno, tak żeby go rozgrzać i wtedy jedziesz. Bo tak to on będzie ci zostawiał w jednym miejscu więcej, w drugim mniej. Warto to zrobić, naprawdę. Warto to zrobić przy tym wosku. Kiedyś chciałem go aplikować też i maszynowo, kurczę, ale jakoś nie było czasu na to. A są osoby, które go aplikowały i daje fajne efekty. Naprawdę. Spokojne obroty i naprawdę nie dość, że troszeczkę wytnie bagna, to od razu ci zabezpieczy. Taki ciekawy wosk, naprawdę ciekawy, syntetyczny wosk. Co do połysku, no przyjemnie, przyjemnie. Tak naprawdę lepszy efekt jest, jak masz dojechany panel. Z tego względu, że zamuli go troszeczkę i wtedy masz wrażenie, że naprawdę usiadł solidnie. Jak masz panel wyciągnięty prawie że na igiełkę, no to ten połysk, no to jest to procenty, który wosk dodaje właśnie. Bo cały efekt to jest przygotowanie pod wosk. Wiadomo. No dobrze, słuchaj. Z mojej strony to wszystko. Patryk, dziękuję ci bardzo za wosk. Będę chciał na dniach się z tobą skontaktować i odesłać ci ten wosk. Ewentualnie jak się uda, to może gdzieś się spotkamy i przekażę ci go osobiście z nowym padem K2. Zapraszam cię do dalszej części filmu. Zobacz, jak wygląda uderzenie. Słońce jest. Dzisiaj jest zachmurzone, więc może się nie udać, więc zobaczysz, jak jest zachmurzone. A na końcu oczywiście dokładnie po 2 dniach, bo będę chciał zmoczyć tutaj kilka paneli, zobaczysz kropelkowanie na tym skurczybyku. Dzięki za obejrzenie, do zobaczenia, do usłyszenia, cześć!